Witam wszystkich. Ta prezentacja powstała pierwotnie na 600. rocznicę wydarzenia z 6 lipca 1415 roku, gdy czeski duchowny i uczony Jan Hus został spalony na stosie na soborze w Konstancji. Prezentacja wtedy nie była nagrywana, więc postanowiłem do niej wrócić, zwłaszcza że uważam Husa za jedną z najważniejszych postaci w historii chrześcijaństwa. Więc na początek kilka słów o nim. Jan Hus urodził się około roku 1371 w Husińcu, małym miasteczku w południowych Czechach, stąd też jego nazwisko, a raczej przydomek Hus, czyli po polsku gęś. Jego mama bardzo chciała, żeby wyrósł na dobrego chrześcijanina. On nie był typowym chłopcem swoich czasów. Zamiast wdrapywać się na drzewa, zamiast walczyć drewnianymi mieczami, wolał książki. A jego wielkim talentem były języki, których bardzo szybko się uczył. Dzięki temu otrzymał stypendium i w roku 1390 zaczął studiować na Uniwersytecie Praskim. Znalazł się tam pod okiem wybitnego astronoma, matematyka Krisztana z Prachatic. Kształcił się w naukach wyzwolonych, które obejmowały wtedy gramatykę, dialektykę, retorykę, muzykę, arytmetykę, geometrię i astronomię. Studia ukończył w roku 1396 i stwierdził, że chociaż próbował zobaczyć Boga w gwiazdach, to jednak lepiej zobaczył Boga w księgach, a szczególnie w Biblii. W roku 1400 Jan Hus został księdzem i dziekanem Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Praskiego. I wydawało się, że wszystko sprzyja Husowi. W 1402 roku został pierwszym czeskim rektorem Uniwersytetu Praskiego. Wcześniej rektorami byli uczeni niemieccy, którzy wynosili się wyżej ponad Czechów, ale Hus zdobył wsparcie czeskiego króla Wacława IV oraz arcybiskupa Zbynka Zajica z Habsburga, który nawet mianował go swoim doradcą. Jako uczony Hus zreformował wtedy ortografię czeską. Dzięki niemu w języku czeskim pojawiły się znaki diakrytyczne, czyli tak zwane ogonki, które też przejęliśmy w języku polskim. Pracował on też nad przekładem Pisma Świętego na język czeski. Był człowiekiem o gorliwej wierze w Chrystusa, był znany z czystego, prawego życia. W roku 1402 zaczął nauczać wyłącznie po czesku, w zbudowanej przez dwóch szlachciców kaplicy, zwanej Betlejem lub kaplicą betlejemską. Tutaj na zdjęciu jest właśnie ta kaplica już w naszych czasach współcześnie. Ona mieściła około 3000 osób i tu właśnie zaczynają się, można powiedzieć, problemy Husa. Ale zanim do nich przejdziemy, popatrzmy przez kilka chwil na takie tło historyczno-polityczne tych wydarzeń. Panowanie papiestwa w Europie utwierdziło się szczególnie od roku 800. W tym roku miała miejsce koronacja Karola Wielkiego przez papieża Leona III, który twierdził, że koronuje cesarza z woli Boga. Ta współpraca między władzą duchową a władzą świecką trwała, ale papiestwo rościło sobie coraz większe pretensje do samodzielnych rządów, panowania ponad wszelkimi władzami cywilnymi, ziemskimi. To oczywiście stało w wielkiej sprzeczności z dziełem czy nauką Chrystusa i apostołów, którzy zapowiadali drugie przyjście Chrystusa, jego powrót i dopiero wtedy budowę Królestwa Bożego na ziemi. Tutaj wyglądało to inaczej, to Królestwo było zaprowadzane właśnie przez duchowieństwo tutaj, kościelnictwo na ziemi. Równolegle do tego pewnego odstępstwa od tych pierwotnych nauk apostolskich psuło się w
całe chrześcijaństwo, szczególnie nauczyciele tego chrześcijaństwa. Historyk John Lord w swojej książce Stary Rzymski Świat opisuje właśnie ten proces stopniowej zmiany wśród nauczycieli chrześcijaństwa. Pisze on tak: w drugim stuleciu cisi biskupi, nieustraszeni męczennicy, którzy przemawiali do wierzących po domach, nie posiadali światowych oznak. W trzecim stuleciu Kościół stał się instytucją dość silną. W czwartym stuleciu, gdy chrześcijaństwo stało się religią dworu cesarskiego, było użyte do popierania wszelkiego zła, przeciw któremu pierwotnie walczono. Duchowieństwo stało się ambitnym, światowym, szukającym wywyższenia i odznaczenia. Stało się leniwe, aroganckie i niezależne. Kościół został połączony z państwem, a dogmaty religijne były wprowadzane siłą miecza. Jednym z przykładów takiej arogancji wysokiej hierarchii duchowieństwa jest wydany w roku 1075 dokument Dictatus Papae, papieża Grzegorza VII. W tym dokumencie papież żądał pełni władzy od chrześcijańskiego świata, czy nad chrześcijańskim światem. Oto niektóre tezy tego traktatu. Teza numer 8. On, czyli właśnie papież, sam tylko może używać insygniów cesarskich. Tylko papieża stopy całować mają wszyscy książęta. Jego jednego imię ma być wspomniane w modlitwach kościelnych. Jemu wolno władcami rozporządzać, a więc i cesarzy z tronu składać. Jemu wolno w razie potrzeby biskupów z miejsca na miejsce przenosić. W całym kościele wolno mu duchownych mianować, gdzie by chciał. Przez nikogo nie może być on sądzony. Ważniejsze sprawy każdego zgromadzenia mają być jej, czyli stolicy apostolskiej, przedkładane. I teza 22, wcześniej nie podawałem tych numerów, ale teza 22, która mówi: Kościół rzymski nigdy nie pobłądził i po wszystkie czasy, wedle świadectwa Pisma Świętego, w żaden błąd nie popadnie. Oczywiście były to wielkie słowa, ale na słowach nie kończyło się. Na początku XIV wieku Europa była już bardzo wyniszczona wyprawami krzyżowymi, które oficjalnie służyć miały wyzwoleniu Jerozolimy spod władzy muzułmanów, a w rzeczywistości służyły często grabieniu znajdujących się po drodze miast. Przy okazji takich wypraw załatwiano polityczne i osobiste porachunki. Kolejnym takim pomysłem średniowiecza były prowadzone przez tak zwaną świętą inkwizycję, tak zwane sądy Boże. Prowadzono je w taki sposób, że przesłuchiwani często ginęli lub nawet poprzez śmierć udowadniali swoją niewinność. Na przykład czarownica wrzucona do wody, jeśli utonie, była niewinna. Jeśli nie utonie, no to jest najlepszy dowód, że jest czarownicą. W kościele rzymskim urzędy były kupowane. Nastoletni, czasami analfabeci, zostawali kardynałami, później sami mieli dzieci, które też obsadzali na stanowiskach, prowadzili liczne intrygi. Kwitła symonia, czyli kupowanie urzędów, godności w kościele. Z tym walczyli różni duchowni, na przykład Arnold z Breszci. On skazany przez kurię rzymską na śmierć w roku 1155. Papież zmuszał także państwa Europy do płacenia ogromnych podatków, zwanych świętopietrzem. Była to taka specjalna opłata czy rodzaj daru dla następcy świętego Piotra, czyli jak rozumiano, dla papieża. Ogromne sumy w taki sposób złupiono, między innymi z Polski, gdzie jeszcze dodatkowo wielki problem stwarzał zakon krzyżacki. W tych czasach wciąż pojawiali się ludzie, którzy pragnęli zmiany, pragnęli prawdziwego naśladowania Chrystusa. Tacy ludzie byli
obecni gdzieś w szeroko pojętym chrześcijaństwie od czasów apostolskich. W książce pod tytułem Nadszedł czas Charles Taze Russell pisał: od najwcześniejszych przejawów władzy, która stopniowo rozwinęła się potem w system papieski, istnieli ludzie, którzy przeciwstawiali się tym siłom. Opór ten okazywała jednak tylko garstka wiernych, którzy mieli bardzo niewielki wpływ na przytłaczający napływ światowości zalewający Kościół. Stopniowo, kiedy spostrzegali błędy, wycofywali się po cichu z wielkiego odstępstwa, aby chwalić Boga zgodnie z własnym sumieniem, nawet pod groźbą prześladowań. Znani między innymi jako waldensi, choć pokorni i niepopularni, rozumnie odrzucali papieskie doktryny o czyśćcu, oddawaniu czci obrazom, ustanawianiu świętych, modlitwach za zmarłych, przemianie chleba i wina w ciało i krew Jezusa, celibacie duchowieństwa, odpustach, mszy itd. Odrzucali również pielgrzymki, palenie kadzideł, święte pogrzeby, używanie wody święconej, święte szaty, monastycyzm itd. Utrzymywali oni, że powinno się postępować według nauk Pisma Świętego, a nie według tradycji i roszczeń Kościoła w Rzymie. Uważali oni papieża za głowę wszystkich błędów i twierdzili, że odpuszczenie grzechów można otrzymać jedynie przez zasługi Pana Jezusa. Ten cytat nieprzypadkowy. Nieprzypadkowo też wspominam o Waldensach. Ważną postacią dla tego ruchu Waldensów był bogaty kupiec z Lyonu, Piotr Waldo, który około roku 1170 na skutek pewnego przeżycia religijnego, gdy słuchał pieśni na kanwie historii z Nowego Testamentu, śpiewanych przez takiego wędrownego trubadura, pieśniarza, postanowił rozdać swój majątek ubogim i wieść życie podróżującego po świecie ewangelisty, zachęcając też innych do podobnego stylu życia. I aby uzdolnić ubogich do głoszenia Ewangelii, ten człowiek zlecił przetłumaczenie Nowego Testamentu na język, którym mówiono w Lyonie i w tamtej okolicy. Do naszych czasów zachowało się 6 kopii tego Nowego Testamentu. Były to małe, poręczne książki, co przypomina dzisiejsze Biblię, a co zupełnie nie przypominało Biblii tamtych czasów, tych opasłych ksiąg łacińskiej wulgaty, które dostępne były tylko i wyłącznie dla ludzi bardzo bogatych, no i oczywiście, którzy mogli sprawnie czytać w języku łacińskim. Więc za swoją działalność Waldo został obłożony papieską ekskomuniką. Musiał uciekać z Francji przed inkwizycją i uciekł aż do Czech, gdzie zmarł w około roku 1217. Tak więc wielu czeskich waldensów później było gorącymi zwolennikami Jana Husa. W pewnej kronice historycznej o tych waldensach napisano: mężczyźni i kobiety, wielcy i mali, nie przestają się uczyć i nauczać innych. Rzemieślnik, który pracował cały dzień, wieczorem naucza innych albo sam się uczy. Jeśli ktoś uczył się przez 7 dni, już szuka kogoś, kogo mógłby uczyć i pociągnąć za sobą. Jeśli ktoś szuka wymówki, mówiąc, że nie potrafi się uczyć, mówią mu: ucz się jednego słowa dziennie, a po roku będziesz znał ich ponad 300 i zrobisz postępy. Zbliżamy się już do czasów Husa, ale tu zatrzymamy się jeszcze na moment na początku XIV wieku. W roku 1302 papież Bonifacy VIII wydał bullę Unam Sanctam, czyli po polsku jeden święty. I w tej bulli pisał między innymi takie słowo: toteż oznajmiamy, twierdzimy, określamy i ogłaszamy, że posłuszeństwo każdej istoty ludzkiej biskupowi rzymskiemu jest konieczne dla osiągnięcia zbawienia. Dosyć zuchwałe słowa, ale w tym samym czasie papiestwo traciło jednak swoją wielką siłę i władcy starali się o swoją własną niezależność.
Jak podaje pewien historyk, były to czasy, w których papiestwo opuściło Rzym, by przenieść się do Francji i założyć w Awinionie nową stolicę chrześcijaństwa. Papieże znaleźli się w ten sposób w orbicie polityki francuskiej, od której całkowicie się uzależnili. Aby ratować swą potęgę, Jan XXII postanowił wyśrubować system fiskalny i zapełnić skarbiec papieski. Sumy, jakie ściągano przy pomocy nowych danin, tzw. annat, rezerwatów i innych wymyślnych podatków, przerastały kilkakrotnie dochody innych monarchów chrześcijańskich. Papiestwo we Francji znalazło się pod kontrolą króla i w kościele w tym czasie szerzyła się symonia, nepotyzm, rozwiązłość, brak dyscypliny. Sposobem na zdobycie pieniędzy na wojny, które toczył papież, a także na rozwiązłe życie jego dworu, na okazałe rezydencje, stały się odpusty. Ludziom obiecywano, że jeśli zapłacą, skrócą męki czyśćcowe swoich bliskich, sami także dla siebie zapewnią sobie niebo. W 1377 roku papież Grzegorz XI wyjechał z Awinionu do Rzymu i jeszcze w tym samym roku zmarł. I to doprowadziło do wyboru dwóch papieży, bo jednego z nich wybrali kardynałowie w Awinionie, a drugiego kardynałowie zebrani w Rzymie. Co więcej, już w czasach życia i działalności Husa było aż trzech papieży, bo kardynałowie zgromadzeni na soborze w Piwie wybrali jeszcze Jana XXIII. Więc w tym czasie poszczególne europejskie państwa uznawały jednego z tych trzech papieży, zależnie od swoich politycznych interesów. Człowiekiem, który wywarł największy wpływ na Jana Husa, był Jan Wycliffe, albo Wycliffe, profesor na Uniwersytecie w Oksfordzie. Wycliffe jako osobisty doradca króla Anglii, Edwarda III, zaprotestował przeciwko żądaniom papieża i Anglia odmówiła płacenia dodatkowych podatków, które papież nakładał. Wycliffe stwierdzał, że według Biblii, po pierwsze, kapłaństwo nie jest panowaniem, ale służbą. Po drugie, Kościół nie ma prawa do własności ziemskich. I po trzecie, papież, który grzeszy, staje się przeciwnikiem Chrystusa, źródłem zepsucia w Kościele i sługą szatana, a Anglia nie ma zamiaru mu płacić. W 1382 roku Wycliffe po raz pierwszy przetłumaczył całą Biblię na język angielski. Papież Grzegorz przesłał wówczas do Uniwersytetu w Oksfordzie bullę potępiającą tłumacza, który, jak pisał papież, popadł w tak obrzydliwy rodzaj niegodziwości. Hierarchia kościelna w tym czasie przeciwstawiała się rozpowszechnianiu Biblii wśród ludu. Argumentowano, że prostacy i tak nic nie zrozumieją. Tak naprawdę obawiano się też, by chłopi i mieszczanie nie wykorzystywali argumentów z pisma przeciw władzy kapłanów. Wycliffe odpowiadał na to: czyż dzieciom, które błędnie czytają, należy zakazywać dalszej nauki czytania? Podobnie i wierni powinni nauczyć się czytać Pismo Święte. Wycliffe w trakcie tłumaczenia Biblii zauważył, że Biblia nie uczy o mszy, lecz wieczerzy pańskiej, przypominającej o śmierci Jezusa, że Kościół Chrystusowy jest niewidzialny i składa się z wierzących w Jezusa Chrystusa. Przebaczenia, jego zdaniem, nie można nabyć za pieniądze, lecz przez pokutę i wiarę w Chrystusa. Poza tym twierdził, że Bóg jest Bogiem miłości i kocha swoje dzieci, a najbardziej pokornych i skromnych. W odpowiedzi na to papież Grzegorz XI wyłączył Wycliffe'a i napisał przeciw niemu bullę, nazywając go magistrem szatańskim i zarazą, która wyszła z piekielnej otchłani. Ciekawe jest, jak nauki Wycliffe'a trafiły do Czech. Pomogło w tym małżeństwo zawarte przez córkę Karola IV, króla Czech, Annę Czeską, z królem Anglii, Ryszardem II, w roku 1381. Uniwersytet Oxford ufundował wtedy stypendium dla Czechów, którzy chcieliby tam studiować.
z Anglii, poza wiedzą z różnych dziedzin, przywozili też teologiczne nauki Wycliffe'a. Jan Hus książki tego reformatora otrzymał od swego najbliższego współpracownika, od Hieronima z Pragi. Te dzieła wywarły na nim ogromne wrażenie. Nawiązując do papieskiej klątwy, powiedział on między innymi: jestem przekonany, że Wycliffe jest zbawiony. Gdyby jednak był potępiony, wolałbym z nim wieczność spędzić w piekle. Podczas gdy te książki podobały się Husowi, zupełnie inaczej podchodził do nich arcybiskup Zajc, który nakazywał spalenie wszystkich znalezionych książek angielskiego teologa. Zwolennicy Wycliffe'a zaczęli protestować przeciwko takiej obłudzie oraz zepsuciu kleru. Śpiewali między innymi piosenkę Zbynek biskup Abeceda spalił knihy, a nie wieda, co je w nich psano. A więc Zbynek biskup ABCD spalił księgi, choć nie wiedział, co w nich napisane. Hus pod opieką króla Wacława IV, a szczególnie jego żony Zofii, która słuchała kazań w kaplicy betlejemskiej, dalej swobodnie zwalczał złe praktyki kleru. Atakował szczególnie kupczenie odpustami, sprzedaż urzędów w kościele. Krytykował zaświadczenie duchowieństwa. Pisał: pożałowania godne jest, że w naszych czasach miłość ku Bogu i wobec bliźniego tak wystygła, iż nie ma żadnego starania o rzeczy duchowe, dlatego że nasze troski i nasze wysiłki pogrążone są w świeckich nieczystościach. Było to prawdą, a skandali dotyczących kleru było proporcjonalnie nie mniej niż dziś. Jan Hus pisał też: a wiem to z pewnością, że jeżeli kapłan będzie żądał, aby jego bracia żyli w ubóstwie, a nie w posiadaniu, w czystości, a nie w cudzołóstwie, zachowując miłość Chrystusową i wystrzegając się grzechów, to bez cienia wątpliwości zostanie uznany za heretyka. Tak bardzo bowiem przywykli już do swoich grzesznych obyczajów i tak dalece są im obce święte reguły, iż takie życie, jakie wiedli święci, wydaje im się nie do zniesienia. Te inne zarzuty wobec kleru i Kościoła rzymskiego Jan Hus przedstawił w traktacie o sześciu błędach. Umieścił go na drzwiach kaplicy betlejemskiej. Może niektórym przypomina to podobne ogłoszenie swoich poglądów przez Marcina Lutra. Dzisiaj najważniejsze tezy Husa wraz z ilustracjami czytać można na ścianach wewnątrz kaplicy betlejemskiej w Pradze. Według Husa, po pierwsze, pierwszym z błędów duchowieństwa było chełpienie się księży, jakoby podczas mszy przemieniali opłatek w ciało Pana Jezusa, przez co byli stworzycielami swego Stwórcy. Hus uważał to za bardzo ważny błąd. Drugim takim błędem, jego zdaniem, było wyznanie, jakie musieli wypowiadać członkowie Kościoła: wierzę w papieża i wszystkich świętych. Hus nauczał, że ludzie mają okazywać wiarę tylko w Boga. Trzecim błędem było roszczenie kapłanów, jakoby mogli odpuszczać winy i kary za grzechy. Czwartym było żądanie duchowieństwa, aby wierni byli im posłuszni we wszystkich ich nakazach. Piątym była niejasność odnośnie tego, kiedy ekskomunika jest ważna, a kiedy nie. A szóstym była symonia, czyli udzielanie łask, sakramentów i darów Bożych za pieniądze. To Hus uważał za herezję i twierdził, że trudno byłoby znaleźć księdza, który nie byłby jej winny. W tym czasie, tuż przed rokiem 1410, Hus toczył zażartą polemikę na temat odpustów. Jego głównym przeciwnikiem był dawny przyjaciel i współpracownik Stefan Palecz. Ten sam, który kiedyś na uczelni ostrzej niż Hus atakował tego typu wypaczenia. Kiedy Palecz chciał przekonać Husa, aby ten przestał już krytykować handel odpustami, Hus powiedział: przyjaciel Palecz i przyjaciółka prawda. Jeśli muszę wybierać, moim obowiązkiem jest iść za prawdą. Wkrótce Hus utracił wsparcie króla Wacława, no, który także pobierał procent od pieniędzy zebranych na odpustach.
W 1411 roku Wacław przegrał wybory na cesarza rzymskiego. Został nim jego przyrodni brat Zygmunt, co też później miało wpływ na dalsze losy Husa. Wraz z tym, jak spadało poparcie dla Husa wśród kleru, wśród uczonych i arystokracji, rosło poparcie wśród prostych ludzi. Tysiące osób drzwiami i oknami próbowały dostać się na kazania Husa do kaplicy. Mówił on inaczej niż księża, mówił po czesku, w sposób zrozumiały. Porównywał życie Chrystusa i apostołów oraz papieża i kleru. Wskazywał, że Pan bardziej kocha prostych, biednych ludzi, którzy żyją uczciwie, niż nawet papieża, jeśli ten żyje w grzechu. Twierdził, że nie trzeba być we wszystkim posłusznym klerowi, zwłaszcza gdy księża żyją w grzechu. Oto fragment kazania, w którym Hus krytykował kler z punktu widzenia Chrystusa. Ja wędruję w łachmanach, a księża w odzieniach szkarłatnych się pysznią. Ja jestem odzierany z szat dla nich właśnie, a oni z jałmużny w blasku dumy królewskiej się pysznią. Ja w walce po co się krwią? Oni z najdelikatniejszych kąpieli korzystają. Ja budzę się na noclegach, słysząc wyzwiska i opluwania. Oni przy ucztach, hulankach i pijaństwie. Ja słaby pod krzyżem, na śmierć prowadzony jestem. Oni pijani na odpoczynek. Ja wołam przybity do krzyża, oni chrapią w mięciutkich łóżkach. Ja z miłości największej oddaję duszę swą za nich. Oni nawet przykazania miłości nie przestrzegają. Hus poza krytyką kleru żądał też reform, między innymi komunii pod dwoma postaciami, czy pod postaciami chleba i wina dla wszystkich wiernych, a nie tylko dla duchownych. Jego kazania działały na ludzi. Oni zaczynali też czasami protestować na ulicach. Trzej młodzi czeladnicy, Marcin, Janek i Staszek, zostali ścięci za głośną, ostrą krytykę odpustów i księży. Sytuacja w stolicy Czech stawała się coraz bardziej napięta. Dzisiaj na Starym Mieście w Pradze stoi pomnik Jana Husa. Całe miasto jest pełne jego pamiątek. Ale w 1412 roku nie był on tak mile widziany w stolicy. Legat papieski przywiózł wtedy do Pragi decyzję papieża o zaostrzeniu klątwy na Husa, a także zagroził interdyktem, jeśli kaznodzieja pozostanie w tym mieście. Interdykt dla Pragi oznaczałby zakaz odprawiania wszelkich nabożeństw, a w tym chrzcin, ślubów i pogrzebów. Jan Hus 18 października 1412 roku wywiesił na wrotach mostowej bramy na moście Karola odwołanie od decyzji papieża napisane do najsprawiedliwszego sędziego, Pana Jezusa Chrystusa. Prawo kościelne w tym czasie nie znało takiej instancji ani odwołania od decyzji papieża. Cały sobór, który zebrał się w Konstancji, był oburzony. W tym odwołaniu reformator wyjaśnił, że czuje się odpowiedzialny wyłącznie przed Chrystusem i że tylko Chrystus jest prawdziwą głową Kościoła. I tego dnia opuścił Pragę. Hus znalazł schronienie na południu Czech. Zamieszkał pod opieką szlachcica Czcibora z Koziwo. Kronika czeska z XV wieku tak opisuje ten czas. Hus wyjechał z Pragi na Kozi Hradek, na gród blisko Ustii Sezimowo, a w tym kraju będąc mnóstwo ludzi przyciągnął za sobą. Stąd pojechał do innej miejscowości, na Krakowiec, koło gródka Krzywoklaty. Będąc tu, wyjeżdżał do wsi i miasteczek, wygłaszając kazania, zwłaszcza kiedy widział, że jest święto albo uroczystość. Tam kazał, a gdziekolwiek się obrócił, tam za nim szli ludzie, a na wozach ze wszech stron ku niemu wieźli i tak trwało. Podczas tego pobytu na prowincji Jan Hus zauważył dwie rzeczy, którymi podzielił się w jednym z listów. Po pierwsze pisał, prawdziwy Kościół nie składa się z duchownych i biskupów, ale z prostych wiernych,
świeckich i wierzących w Boga. Po drugie, pisze, już poznałem, że zwykli ubodzy księża i ubodzy ludzie prości i kobiety wytrwalej bronią prawdy niż doktorowie w piśmie biegli, których lęk od prawdy odgania. Poza nauczaniem ludzi w lasach i na wiejskich rynkach, Jan Hus, przebywając na Kozim Hradku, wiele pisał. To tutaj powstało jego najważniejsze dzieło, De Ecclesia, o Kościele. Hus sprzeciwił się w tym dziele po pierwsze nadmiernej władzy papieża, po drugie niemoralności i światowości kleru oraz po trzecie wewnętrznym walkom kościelnym o władzę i pieniądze. Przedstawia tam też swoje rozumienie Kościoła. W traktacie o Kościele Hus naucza, że Kościół nie jest zbudowany na Piotrze i na jego następcach, na papieżach, jak rozumiano, lecz na Chrystusie i na wyznaniu Piotra. Poza tym twierdził, że Kościół jest wspólnotą osób oddanych Bogu, które chcą pomagać sobie na drodze do zbawienia. On nie ma być ziemską instytucją, z ziemską hierarchią, ponieważ przed Bogiem wszyscy wierni mają być braćmi i siostrami, a jedynym, najwyższym Panem jest Chrystus. Hus uważał, że Kościół jego czasów pobłądził, oddalił się od dawnych ewangelicznych wzorców i że niektórzy papieża i księża byli i są częścią antychrysta, częścią Kościoła szatana, o ile żyją w grzechach i nie chcą się naprawiać. Ten traktat Husa w wielkim stopniu składał się z cytatów z dzieł Wycliffe'a, o którym pisał on między innymi: porusza mnie miłość, jaką Wycliffe miał do zakonu Chrystusa, o którym twierdził, że nie może kłamać w najmniejszej kropce czy znaku. To ciekawe, bo dokładnie w czasie, gdy Hus pisał dzieło o Kościele, Kościół rzymski zdecydował o wzmożeniu działań w celu poszukiwania i palenia dzieł Wycliffe'a. Nie spodziewano się, że niebawem tezy Anglika uderzą z Czech ze zdwojoną siłą. Kardynałowie nie tylko nakazywali palić te dzieła, zarządzono też wykopanie, spalenie i rozsypanie w rzece Tamizie szczątków Wycliffe'a. Angielski historyk Fuller napisał później: rzeka ta zaniosła popiół do Avon, z Avon do Sever, z Sever do mórz przybrzeżnych, a stamtąd na rozległe wody oceanu. W ten sposób prochy Wycliffe'a są symbolem jego nauki, która obecnie rozpowszechniona jest po całej ziemi. Jest ciekawostką, że w roku 2007 dzieło Husa o Kościele wydane zostało po polsku przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tłumaczenie oraz pracę doktorską na temat eklezjologii, czyli nauki o Kościele Jana Husa, przygotował dr Krzysztof Moskal z Tarnowa, później wieloletni redaktor wydawnictwa Biblos. Koniec 1414 roku w Konstancji rozpoczął się Sobór Powszechny zwołany przez papieża Jana XXIII. Papież, który go zwołał, został zmuszony do rezygnacji i szybko musiał uciekać z Konstancji. Był on oskarżany o morderstwa, gwałty, symonie i kazirodztwo. Na ten właśnie sobór miał stawić się Jan Hus. Czeski uczony przyjął to zaproszenie, ponieważ otrzymał od cesarza Zygmunta list żelazny, na mocy którego zapewniony miał bezpieczny przejazd do Konstancji, sprawiedliwy proces i bezpieczny powrót do domu bez względu na wynik tego procesu. Przyjaciele Husa ostrzegali go, że do Konstancji jedzie na śmierć, że te zapewnienia cesarza nie będą miały już żadnego znaczenia. Jednak Hus stwierdził, że szansa do obrony prawdy przed kardynałami z całej Europy jest znacznie ważniejsza od jego życia. Co ciekawe, w drodze na sobór o dzień drogi przed Husem jechał papieski wysłannik, który straszył ludzi tym kaznodziejom. Mówił między innymi, że to straszny heretyk, który potrafi zdobywać serca dla szatana i potrafi czytać w myślach. Ale to tym bardziej interesowało ludzi, którzy chętnie przychodzili go słuchać.
I faktycznie podczas tej podróży Hus zdobył wiele serc i potrafił w nich czytać, jednak po prostu był podobnych przekonań co większość takich prostych ludzi, którzy także pragnęli oczyszczenia duchowieństwa, oczyszczenia chrześcijaństwa, czyli tej sprawy, którą Hus bronił. Krótko po dotarciu do Konstancji reformator został uwięziony. Wszystkie prawa, które gwarantował cesarz, zostały mu odebrane. Przez pół roku nie przeprowadzono ani jednego przesłuchania. Przebywał w celi, obok której znajdował się spływ nieczystości i pobyt tam bardzo zniszczył jego zdrowie. Wreszcie, kiedy w czerwcu 1415 roku postawiono go w końcu przed kardynałami, zamiast pozwolić mu na przemówienie, co miał obiecane, musiał wysłuchiwać fałszywych oskarżeń, różnych półprawd, przekręconych świadectw, także od czeskich oskarżycieli, a wśród nich od swojego dawnego przyjaciela Stefana Palecza. Nie odwołał tam swoich tez, chociaż odwołanie było jedyną szansą na uratowanie życia i on wiedział o tym. Po usłyszeniu wyroku Hus głośno pomodlił się. Panie Jezu Chryste, odpuść wszystkim nieprzyjaciołom moim. Ty wiesz, że fałszywie mnie oskarżyli, fałszywych świadków przeciwko mnie przyprowadzili oraz fałszywe artykuły przeciwko mnie wymyślili. Jan Hus, gdy jeszcze zachęcano go, aby odwołał to, co kiedyś głosił, odpowiedział: Bóg jest mi świadkiem, że tego, co fałszywie mi się przypisuje i przez fałszywych świadków dodaje, nigdy nie głosiłem, ale głównym zamysłem mego nauczania i wszystkich innych moich poczynań albo pism było, abym tylko mógł ludzi uchronić przed grzechem. W tej więc prawdzie Ewangelii, którą pisałem, uczyłem i wykładałem według słów ojców Kościoła, dziś z radością pragnę umrzeć. Ciekawe, że na soborze w Konstancji w obronie Husa stanęli jedynie Polacy, polska reprezentacja z Pawłem Włodkowicem, rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i z rycerzem Zawiszą Czarnym z Garbowa na czele. Jest to jednak tylko ciekawostka, nie miało to rzeczywistego wpływu na ostateczną decyzję soboru, a tą decyzją była kara śmierci dla Husa przez spalenie na stosie. Na 2 tygodnie przed swoją męką, przed śmiercią, 19 czerwca 1415 roku, Jan Hus napisał do swojego obrońcy i wiernego przyjaciela Jana z Chlumu o tym, jak pocieszają go słowa Zbawiciela. Łatwo jest mówić i wykładać o radości z cierpienia, ale ciężko jest wypełniać, kiedy i on, najmężniejszy rycerz, choć wiedział, że wstanie na trzeci dzień i przez swą śmierć wykupi wybranych, był smutny po ostatniej wieczerzy, smutny na duchu. Powiedział wtedy: smutna jest dusza moja aż do śmierci. Ewangelia mówi o nim, że począł się trząść, tęsknić i smucić. Dlatego patrząc na niego jako na wodza i króla chwały, prowadzili jego rycerze wielki bój. Hus kończył ten list błagalną modlitwą. Najsłodszy Jezu Chryste, ciągnij nas słabych za sobą. Jeśli Ty nas nie pociągniesz, nie możemy Ciebie naśladować. Daj ducha zdecydowanego, serce odważne, wiarę szczerą, nadzieję pewną i miłość doskonałą, abyśmy swoje życie za Ciebie oddali jak najcierpliwiej i z radością. Ten stosunek Husa do Chrystusa był całkowicie osobisty, był bezpośredni. Kiedy był w takich trudnych doświadczeniach, Hus nie zapominał też o wiernych w Czechach, do których skierował kolejny list. Pisał tam: wierni i w Bogu mili, panowie, panie, bogaci i biedni, proszę was i napominam, żebyście Pana Boga słuchali, słowo Jego wielbili, radzi Go słuchali i wypełniali je. Abyście księży o dobrych obyczajach miłowali, zwłaszcza, że pracują dla Słowa Bożego. Proszę, żebyście się wystrzegali ludzi podstępnych, a zwłaszcza księży niegodnych, o których mówi Zbawiciel, że przychodzą w przebraniu owczym, a wewnątrz są wilkami żarłocznymi. Panów proszę, aby w swojej biedocie miłościwie czynili i sprawiedliwie nią rządzili. Mieszczan proszę, żeby swoje kramy należycie prowadzili. Rzemieślników proszę, żeby uczciwie swą pracę wykonywali i z niej czerpali korzyści. Sługi proszę, żeby swym panom i paniom wiernie służyli.
Mistrzów zaś, czyli nauczycieli na uczelni, aby sami dobrze żyjąc uczniów swych sumiennie uczyli, tak aby ci najpierw Boga miłowali i dla Jego chwały się kształcili, takoż dla pożytku wszystkich i dla swego zbawienia, nie zaś dla pożądliwości i świeckich wygód. Studentów i innych żaków proszę, żeby wobec nauczycieli swych w dobrym posłuszeństwie trwali, naśladowali ich i pilnie się dla chwały Bożej, a swego i innych zbawienia uczyli. Koniec tego cytatu. Takiego człowieka spalono na stosie 6 lipca 1415 roku w Konstancji. Nawet papieski nuncjusz Eneasz, który później został papieżem Piusem II, pisał o nim: wielce wymowny i sławny z czystości życia. Znaczy, może jeszcze zanim o samej śmierci Husa, kilka słów o tak zwanym Świętym Soborze, który tego dokonał. Czeski reformator w jednym z ostatnich listów napisał: gdybyście widzieli ten sobór, który się nazywa najświętszym i niezłomnym, nabralibyście wstrętu. I rzeczywiście pewien kronikarz skrupulatnie zanotował, zacytuję tylko wybrane dane: na soborze tym wśród duchowieństwa obecny był sam papież Jan XXIII. Oprócz tego 3 patriarchów, 23 kardynałów, 27 arcybiskupów, 106 biskupów. Ponadto było 28 królów i książąt świeckich, 78 hrabiów, 48 złotników ze służbą, 350 przekupniów ze swymi pachołkami, 45 oberżystów ze służbą, 336 balwierzy, 516 trębaczy, muzykantów, piszczków, kuglarzy i 718 prostytutek. Istnieje kilka opisów egzekucji Jana Husa. Nie ma na przykład pewności, czy wypowiedział on te słynne słowa o święta naiwności albo błogosławiona prostoto, gdy ktoś z gapiów dołożył drewna na jego stos. Dosyć wiarygodny wydaje się opis wydarzeń, jaki prezentuje historyk Anna Panner w książce pod tytułem Jan Hus. Pozwolę sobie go przeczytać. Kiedy wyprowadzono Husa z kościoła do miasta, ulice zapełniały tłumy ludzi. Pochód ze skazańcem szedł powoli, a z daleka było widać ogień, w którym płonęły pisma Husa. Stos był przygotowany za bramą miejską na drodze do Gotliby, miejscu, gdzie zakopywano padłe konie. Kronikarz Sobotu Rischenthal, który szedł najbliżej, zapytał Husa, czy chce się wyspowiadać. Jadący na koniu ksiądz nachylił się nad skazańcem i obiecał, że wyspowiada go, jeśli ten odwoła swoje pismo. Hus podziękował: nie trzeba, nie jestem śmiertelnie grzeszny. Podczas modlitwy Husowi spadła korona z diabłami. Tu może taki mały komentarz do tego cytatu, bo wcześniej po zdarciu z Husa jego kapłańskich szat nałożono mu na głowę wysoką koronę z narysowanymi tam diabłami, nazywając przy tym Husa magistrem szatańskim. Kiedy ta korona spadła, on podniósł ją i z delikatnym uśmiechem nałożył z powrotem na głowę. Potem, powstawszy z kolan, przemówił głośno do zgromadzonych: Panie Jezu Chryste, tę straszną, okrutną i hańbiącą śmierć za Twoją Ewangelię i głoszenie Twojego słowa chcę pokornie wycierpieć. Pożegnał się ze swoimi strażnikami i ruszył w kierunku stosu. Kat zwlókł z niego szaty. Jego pomocnicy skrępowali mu powrozami ręce na plecach, a kark opasali łańcuchem i przywiązali do słupa. W tym momencie podjechał palatyn Ludwik i marszałek Rzeszy Haupt z Pappenheimu i jeszcze raz wzywali Husa, aby odwołał swe nauki, a w ten sposób zachował duszę i ciało. Hus odparł, że duszę ma niewinną, że ceni tę prawdę, którą poznał i którą głosił, i że dzisiaj z weselem za nią umrze. Panowie dali znak katowi, aby podpalił stos. Jan Hus długo walczył ze śmiercią. Śpiewał hymn i modlił się słowami: Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną. A kiedy płomień podniesiony wiatrem dmuchnął mu w twarz, zamilkł. Umarł wierny swojej zasadzie.
Słuszną jest rzeczą, aby człowiek nie imał się niczego wszetecznego, aby poznał prawdę Bożą i mocno się jej trzymał aż do śmierci, albowiem prawda ostatecznie wyzwoli, jak pisał Hus. Dlatego wierny chrześcijaninie, szukaj prawdy, słuchaj prawdy, ucz się prawdy, kochaj prawdę, trzymaj się prawdy, broń prawdy aż do śmierci, gdyż prawda cię wyswobodzi. Słup z martwym ciałem kaci zwalili na ziemię, później obłożyli drewnem i jeszcze raz podpalili. Potem kości i czaszkę potłukli kijami, zebrali i wraz z resztkami stosu wrzucili do Renu, aby nikt niczego nie zabrał na pamiątkę. Podobny los do Husa spotkał też jego współpracownika, Hieronima z Pragi. Hieronim początkowo odwołał swoje nauki, ale w ponownym procesie, rok później, przyznał, że wierzy dokładnie w to, co Hus i Wycliffe, i że z całego serca chce umrzeć dla tej prawdy. Hieronim także został spalony na stosie. Jak opisuje to czasopismo Teraźniejsza Prawda, numer 103, gdy wykonawca wyroku chciał zapalić ogień z tyłu, by mu oszczędzić przykrego widoku ognia, Hieronim prosił go, by zapalił ogień z frontu, żeby mógł go widzieć, a w czasie zapalenia ognia zaczął śpiewać hymn i śpiewał, aż ogień dosięgnął mu do ust, który przeszkodził dokończenia hymnu. Hus umarł, ale jego nauka trwała. 2 września 1415 roku zjazd czeskich panów i szlachty zdecydował o odrzuceniu zarzutów stawianych Husowi w Konstancji, a winnych jego śmierci nazwał zdrajcami Królestwa Czeskiego. W kościołach w Czechach mimo zakazów nadal głoszono po czesku i przyjmowano komunię pod dwiema postaciami. Odtąd znakiem rozpoznawczym husytów stał się kielich. W sierpniu 1417 roku odbył się synod duchowieństwa husyckiego, który ustalił 4 wspólne poglądy zwane artykułami praskimi. Po pierwsze, było to prawo do swobodnego głoszenia Słowa Bożego w języku narodowym. Po drugie, komunia pod dwoma postaciami, chleba i wina dla wszystkich wiernych. Po trzecie, odebranie księżom władzy świeckiej i sekularyzacja dóbr kościelnych. I po czwarte, karanie za grzechy śmiertelne tylko przez władzę świecką. W czasach Husa w Czechach powszechne było przekonanie, że trwają czasy końca i że Pan Jezus powróci za życia ówczesnego, ówcześnie żyjącego pokolenia. Takie poglądy głosili m.in. Milicz z Kromieryża i Mateusz z Janowa. Oni twierdzili, że cała organizacja kościelna, msze, ceremonie, obrzędy i święta są zbędnym elementem w stosunkach między Bogiem a ludźmi. Uważali też, że to w samym kościele, w jego centrum rośnie to, co księga Daniela nazywała obrzydliwością spustoszenia, że Antychryst już się objawił. I po męczeńskiej śmierci Jana Husa i Hieronima z Pragi te poglądy bardzo się umacniały. Część wiernych, tak jak Hus, skupiała się na sprawach ducha. Wierzyli, że tylko działalność Pana Jezusa może wprowadzić Królestwo Boże. Inni uważali, że o Królestwo na ziemi należy zawalczyć zbrojnie, samemu. Jak podaje Teraźniejsza Prawda, numer 484, typowym przykładem tych zwolenników konfrontacji zbrojnej był wybitny taktyk zbrojny hrabia Žižka. Zwolennik Jana Husa, niewidomy na jedno oko, a w późniejszych latach wciąż dowodzący bitwami, będąc niewidomym na oboje oczu. Za pomocą skromnych sił odparł siłę armii Imperium Niemieckiego, Świętego Rzymskiego Imperium. Wielu go podziwiało i naśladowało, uważając, że jego sprawa jest sprawą religijną, że jest to sprawa Husa i że taka próba ustanowienia nowego królestwa tu na ziemi jest słuszna. Žižka był walecznym wodzem, był bardzo mądrym strategiem. On chętnie słuchał kazań Husa, ale zdecydowanie bardziej interesowały go sprawy narodowe niż rozwój chrześcijańskiego charakteru. Prowadził on Czechów w wielu bitwach i zwyciężał pozornie silniejszych wrogów. Wkrótce jednak on sam i biedniejsi z husytów zostali zdradzeni przez panów i przez szlachtę, którzy zjednoczyli się z cesarzem i
wspólnie pokonali znacznie mniejsze i słabsze siły husyckie. Wśród słuchaczy Husa byli jednak i tacy, którzy wsławili się później jako pierwsi ówcześni pacyfiści. Piotr Helczycki już w 1420 roku nauczał, że przemoc nie powinna być wykorzystywana w kwestiach religijnych. Używał przypowieści o pszenicy i konkolu, by wykazać, że zarówno grzesznikom, jak i świętym miano pozwolić żyć razem aż do żniwa. On nauczał, że zawsze jest złem zabijanie grzesznych i że chrześcijanie powinni odmawiać służby wojskowej. Argumentował, że jeśli biedni odmówią, to władcy nie będą mieli nikogo, kto pójdzie dla nich na wojnę. Helczycki nauczał, że żadna siła fizyczna nie zniszczy zła i że chrześcijanie powinni przyjmować prześladowania bez brania odwetu. Wierzył, że przykład Jezusa i Ewangelie są wzorami pokoju. Rozbite społeczności braci czeskich i braci morawskich korzystały później z tego wzoru helczyckiego. Pacyfizm, wieczerza pańska z chlebem i winem dla wszystkich wiernych, chrzest dorosłych, to wszystko przeniknęło później także do XVI-wiecznych antytrynitarzy w Polsce, którzy nazywani byli braćmi polskimi. Bardzo ciekawe jest także, jak nauka Husa i Helczyckiego pozwoliła na przemianę i wielką odnowę religijną w Anglii XVIII wieku. Ta prawda, która z Brytanii przybyła do Czech, teraz powróciła tam za sprawą braci morawskich i Jana Wesleya. Wesley był anglikańskim duchownym, któremu brakowało jednak wiary. Brakowało mu żywej wiary, brakowało mu ducha. Podczas podróży morskiej do Ameryki statek Wesleya napotkał na sztorm, który połamał maszt statku. I kiedy wszyscy obecni na statku Anglicy byli przerażeni, myśleli, że to już koniec, bracia morawscy znajdujący się na pokładzie spokojnie śpiewali nabożne pieśni i modlili się. To doświadczenie sprawiło, że Wesley sądził, że Morawianie mieli taką siłę wiary, której jemu brakowało. 3 lata później był na spotkaniu braci morawskich przy ulicy Aldersgate w Londynie, na którym czytano wstęp Lutra do Listu do Rzymian. I tam Wesley odzyskał wiarę, by następnie przez wiele, wiele lat służyć Ewangeliom tysiącom ludzi. I tak naprawdę dzięki jego służbie Anglicy powrócili w dużym stopniu do wiary w Chrystusa. Metodystyczni ewangeliści później ponieśli tę wiarę na wszystkie kontynenty, a sam Wesley konno przejechał setki tysięcy kilometrów i wygłosił kilkadziesiąt tysięcy kazań na temat Ewangelii. Wracając do Jana Husa, to był to człowiek wierny Bogu i prawdzie. Dla niego prawda była najwyższą wartością. Później stał się wielkim źródłem inspiracji dla innych reformatorów, na czele z Marcinem Lutrem. Mam nadzieję, że ta prezentacja w jakiś sposób przybliżyła nam jego życie, epokę, znaczenie. Oczywiście wiele tematów trzeba było pominąć. Myślę, że jeszcze do postaci Jana Husa będzie kiedyś okazja powrócić. W liście do Hebrajczyków, rozdział 13, werset 7, tam święty Paweł podaje główny cel takich naszych rozważań. Mówi tam: przypominajcie sobie tych, którzy wam pokazują drogę, tych, co wam oznajmili słowo Boga, których wiarę naśladujcie, starannie badając końcówkę i sposobu życia. Więc naśladowanie wiary chrześcijan takich jak Hus to główny cel przypominania sobie o nich. W temacie Jana Husa zachęcam wszystkich chętnych do zapoznania się z pięknym wierszem Marii Konopnickiej pod tytułem Jan Hus przed obrazem Brozika. Jego biografii poświęcony jest też film pod tytułem Sobór w Konstancji z roku 1955 w reżyserii czeskiego reżysera Otakara Wawry i amerykański film z roku 1977 pod tytułem Jan Hus. Myślę, że warto takim bohaterom wiary przyglądać się, a więc wszystkim dziękuję.